Finałowy koncert Dolnośląskiego Festiwalu Muzycznego zabrzmiał w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Bardzie. Gwiazdą wydarzenia był jeden z największych polskich zespołów folklorystycznych, chór zespołu pieśni i tańca Śląsk. Zespół powstał w 1953 roku. Do tej pory odwiedził 44 kraje na 5 kontynentach i zagrał ponad 7 tysięcy koncertów. W ich repertuarze znajduje się kilkanaście różnorodnych form artystycznych. Od wielkich widowisk prezentujących barwną panoramę folkloru wszystkich regionów Polski po prezentację muzyki klasycznej i sakralnej. Po raz kolejny chór zespołu pieśni i tańca Śląsk miał okazję gościć w Bazylice w Bardzie. No tak, faktycznie po raz drugi w tym roku tak naprawdę. I co ciekawe, po raz drugi z premierowym programem jest znowu Stanisław Moniuszko, który jak się okazuje jest nam bardzo bliski. Kompozytora, naszego narodowego kompozytora tak naprawdę odkrywamy, myślę, wszyscy na nowo, od artystów, a skończywszy na mnie. No, okazuje się, że Moniuszko jest niesamowitym kompozytorem, którego tak naprawdę, żeby docenić, chyba trzeba do niego dorosnąć. I myślę, że dzisiejszy koncert, kolejny, drugi, no, był tego dowodem. Do czego nawiązują utwory, które mogliśmy dzisiaj usłyszeć? No, to były dwie msze, więc one mają swoją specyfikę oczywiście. Natomiast Moniuszko no, jest nam bliski z bardzo prostych przyczyn. No, korzystał bardzo dużo z ludowości. Dwa, jest nam ten kompozytor bardzo, bardzo po drodze, bo to przecież nasz narodowy kompozytor, mało ogrywany, bo to muszę też powiedzieć z żalem, patrząc na struktury innych instytucji kultury, potrzebujemy troszeczkę promocji, aby faktycznie Stanisław Moniuszko stał się autentycznie tym kompozytorem, również i od tej strony promocyjnej, no, istotnym na naszej niwie kulturalnej, dlatego że wiadomo, Verdi, Puccini nie potrzebuje specjalnie jakiegoś specjalnego promowania. Instytucje kultury sięgają bardzo łatwo i w prosty sposób do tych kompozycji, że wspomnę o operach. Natomiast Moniuszko, pomimo że jest polski, jest nasz, wymaga pewnej takiej właśnie, jak powiedziałem wcześniej, promocji. I chyba wpisujemy się tutaj w ten nurt taki, że cudze chwalić się swego nie znacie. Chcemy to zmienić, tym bardziej, że zespół Śląsk tak naprawdę w lwiej części swoim repertuarze ma utwory w języku polskim i utwory polskich kompozytorów. Jak pan ocenia koncerty organizowane w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Muzycznego? To są fantastyczne. Przede wszystkim są zrobione z ogromną pasją. To są koncerty, które są bardzo dobrze przygotowane również od strony organizacyjnej. No, a widać po publiczności, że te koncerty mają niesamowitą publiczność. To jest publiczność, która jest przygotowana do odbioru różnych form, jak się okazuje. Więc mogę powiedzieć tylko w samych superlatywach. Czyli publiczność będzie miała okazję jeszcze wysłuchać chóru zespołu pieśni i tańca Śląsk w kolejnych edycjach? Jestem przekonany, że tak. Mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo programów. Te dwa programy moniuszkowskie, które pokazaliśmy, to jakby programy, które zrobiliśmy specjalnie tutaj również pod kątem Barda. Natomiast no, zespół Śląsk ma naście różnych innych programów sakralnych, które jesteśmy w stanie to Państwu pokazać. Ja bym chciał bardzo, aby kolejnym razem tutaj zespół no, mógł przyjechać tak naprawdę z kolędami. Mamy przepiękne kolędy. Ja wiem o tym, że kolędy wykonują praktycznie wszyscy. Ale te, które opracował profesor Stanisław Hedyna, założyciel zespołu, są naprawdę wyjątkowe. Te opracowania w takim wykonaniu kolęd na pewno jeszcze ta publiczność nie słyszała. Dziś finałowy koncert Dolnośląskiego Festiwalu Muzycznego. Jak pani ocenia tegoroczną edycję? No, jestem zachwycona, że tak udało nam się zgromadzić dużo publiczności, że mamy tak wielu przyjaciół festiwalu, tak wielu dobrych ludzi, którzy pomagają nam organizować, nagłaśniać i też jest to dla nas wielki zaszczyt, że Telewizja Kłodzka
chętnie z nami współpracuje. Czy dzięki takim festiwalom ludzie zbliżają się do muzyki klasycznej, w jakimś stopniu lepiej zaczynają odbierać, chętniej? Oczywiście, no to chyba nie muszę mówić o tym, bo to doskonale widać. Prawda, jak kościoły, pałace pękają w szwach i zawsze jest sala pełna publiczności. Jak pani ocenia dzisiejszy koncert? Był przepiękny, wrażenia niesamowite. No oczywiście ta oprawa tutaj bazyliki, przeżycie niesamowite. Także bardzo dziękujemy, że zespół mógł tutaj być właśnie bardziej. Skąd czerpie pani inspirację do tworzenia kolejnych plakatów, fantastycznych plakatów Dolnośląskiego Festiwalu Muzycznego? Dziękuję za komplement. Każdy plakat, każdy koncert to jest osobny problem i właściwie wszystko zależy od tego, co dany koncert sobą przedstawia, co dany artysta, dany kompozytor prezentuje, jak wygląda jego twórczość. Oprócz tego czerpię tutaj inspirację też z regionu. Korzystam również ze zdjęć, które właśnie zostały zrobione właśnie w regionie dolnośląskim. I to jest właściwie taki miks mojej jakby wyobraźni, tego właśnie, co ta muzyka ze sobą niesie, plus właśnie ten taki pierwiastek tej natury, tego właśnie charakteru otoczenia. I to wszystko właśnie daje jakieś rozwiązanie w postaci danego właśnie takiego efektu wizualnego. Oprócz tego jeszcze dochodzi tutaj dana pora roku. Na przykład teraz przy obecnym koncercie jest drzewo już opadłe z liści, w związku z tym, że mamy listopad, poza tym msza była żałobna, więc to wszystko jakby kumuluje się i daje efekt postaci właśnie takiego obrazka. W koncercie wzięli udział również soliści Joanna Moskowicz, Magdalena Kulik oraz Mateusz Myrlak. W tym roku mieliśmy ostatnią okazję, by uczestniczyć w koncercie w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Muzycznego. Podczas tegorocznej edycji wykonywana była głównie muzyka polska. W zamkach i pałacach rozbrzmiewała muzyka świecka, w kościołach głównie sakralna. Już niebawem dowiemy się, co organizatorzy planują w kolejnej edycji.